Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. Cry babies, cry babies, magic tears. Świat przyjaźni, magicznych przygód. Cry babies. Baby nautka, kosmiczna przygoda. Obroniłyśmy wzgórze fantazji przed wielkim supermeteorem. Wow! Mówiłam wam już, jak powstają takie meteory. Słyszałyście historię o fantazji skoczku? Fantazji, która dotknęła gwiazdy. A właśnie, wiecie, ile w sumie jest gwiazd? I wiecie, jak dotknęła tej gwiazdy? Skoczyła tak wysoko, że... A ja wczoraj odkryłam planetę... Wendy, przestań! Chcemy słuchać ciekawych historii. Baby nautka wylądowała na tej planecie i nie mogła wrócić. I nadal tam płacze. Wow. Serio? Naprawdę? No jasne, że tak. Baby nautka wyruszyła w kosmos dawno temu. I podróżowała. I utknęła. Czemu? Bo baby nautka nie wiedziała, jak ma wrócić. Co? Baby nautka wciąż tam jest? Samiutka? O, jakie to smutne. Ciągle myślę o tej baby nautce. Utknęła w kosmosie. Całkiem samiutka. Jak coś takiego mogło się nam zdarzyć? Naszym zadaniem jest strzec i chronić. Tak, lecimy w kosmos. Nie mogę się doczekać. Uzawiąca planeto, nadchodzę. Jippi! Nic ci nie jest? Tak nie da rady. Tam jest bardzo zimno i skrzydła szybko zamarzną. Muszę skakać z lodowej chmurki na chmurkę. Auć! Co wy robicie? Chcemy udać się w kosmos i uratować baby nautkę. Baby kogo? A, tak. Baby nautkę. Skoczmy tak jak fantazji skoczek. Wyruszamy w kosmos! Wyruszacie w kosmos? Tak! To może wam się przydać walkie-talkie. Wow! Ale co mam robić? Historia o baby nautce jest kłamstwem, ale nie mogę się przyznać. Przestaną mnie lubić, a chciałabym tylko, aby mnie czasem wysłuchały. Wendy historię zmyśliła, ale Missy kłamstwo wykryła. Serio? Zaraz jej pokażemy baby nautkę. Teraz dziewczyny jej dadzą nauczkę, a ja się udam na ucztę. O, ale to ciężkie. Następnym razem ty niesie. Co się dzieje? Spójrz, a zobaczysz. To niemożliwe. To planeta łez. Czy to nie tam utknęła baby nautka? To tam utknął. A, tak, baby nautka. Więc Jenna i Jessie tam poleciały. Ale jak? Doskoczyły. Zobacz, mam je na linii. Hej, Fantasy, wszystko okej? Nie, nie możemy wrócić. Pomocy, ratunku. I co my poczniemy? Chciały uratować baby nautkę i same utknęły. O nie, nie martwcie się. Pomogę wam. Winnie, szybko, do rakiety. Nie martwcie się, zajmę się tym. Jenna, Jessie, gdzie jesteście? Baby nautka, ale ja cię wymyśliłam. Baby nautka, wreszcie cię znalazłam. Ale co wy tu robicie? Jak się tu dostałyście? Nabraliśmy cię. Wiemy, że baby nautka nie jest. Nieje. Usłyszałyśmy cię przez walkie-talkie. To prawda. Chciałam tylko powiedzieć ciekawą historię. Tak mi przykro. Nie powiedziałaś, ale nieładnie tak kłamać. Za to potem bezinteresownie przyleciałaś nam pomóc. Jesteś dobrą przyjaciółką. Teraz to dopiero masz historię. Magic Beast! Wow! To nie za mało.
babą nigdy nie mów kłamstw, bo prawda to zawsze najcenniejszy skarb. Więc Baby Nautka nie istnieje? Bajka prawie się skończyła, a Pandy niczego się nie nauczyła. Kosmiczna przygoda, część pierwsza. O! Cześć! A? Co robisz, Wendy? Szukam na niebie konstelacji w kształcie niebieskiej gwiazdy. Ja też chcę. Mogę ci pomóc? Pewnie, chodź na górę. Po prawej widzimy całą konstelację tęczy. Ekstra! Jaka kolorowa! Po lewej jest grawitacyjna mgławica lodowa. Grawita, co? A, to nieważne. Widzę księżyc! A! Co? Ale nie widzę konstelacji niebieskiej gwiazdy. No właśnie, ja też nie. Tylko ta konstelacja została mi do narysowania. Jest tak daleko, że jej nie widać. O! Dobranoc, Missy. Jeszcze jutro jej poszukam. A! Co się dzieje? Moment, ten profil mam lepszy. Właśnie już takie mamy. Hej. A? Wiecie może skąd dochodzi ten hałas? Tak, to Missy i jej najnowszy wspaniały pomysł. Missy, tak? Missy, robisz straszny hałas, a ja próbuję spać. Dzień dobry, Wendy. Potrzymaj młotek, proszę. Okej, już możesz oddać. Gotowe. Spędziłam całą noc pracując nad twoją rakietą. Teraz będziesz wreszcie mogła zobaczyć swoją konstelację i będziemy organizować wycieczki w kosmos dla wszystkich. No, może jeszcze wymaga lekkich poprawek. Missy, nie sądzę, żeby dało się tym latać. Ale bardzo dziękuję, przyjaciółko. Ta nie wymaga żadnych poprawek. Tylko spójrz na nią. Jej! Jest nawet instrukcja obsługi. Tutaj mi zrób zdjęcie. Ładnie wyglądamy. Rakieta! Zaraz wystartuje! Wendy! Nie! Co wy tu robicie? Nie wiem, co nacisnęłam! Przestańcie płakać! Nieważne! Wysiadajcie! Jestem genialna! Missy, co to było? Wendy, Lena... Lady i Lulu poleciały w kosmos. O, naprawdę? A jak do nas wrócą? Jak? Jak wrócą? Co? Masz rację! Jak one wrócą? Było blisko.
Dobrze, że nie wystartowała. Prawie poleciałyśmy w kosmos. Za oknem jest już ciemno. Ten dzień strasznie szybko zleciał. Wcale nie. To nie jest noc. Jesteśmy w kosmosie! Świat przyjaźni, magicznych przygód. Cry Babies. Szukam konstelacji. Co się dzieje? Twoja rakieta! Jesteśmy w kosmosie! Kosmiczna przygoda, część druga. Co się stało? Wendy, Lena, Lady i Lulu poleciały w kosmos rakietą. Nie wiemy, jak one mają wrócić. Ja chciałam, żeby Wendy zobaczyła konstelację niebieskiej gwiazdy. Czy to instrukcja obsługi? Musimy ją przeczytać. Dowiemy się, jak ściągnąć rakietę na Ziemię. Ale jak im to powiemy, skoro one są tam, a my tu? Na pewno któryś z tych guzików ściągnie nas na Ziemię. Ale który? Jestem pewna, że Missy to wie. Jesteśmy daleko w kosmosie. Au! Oczywiście, komórka Cry Babies. Katie ma tablet, prawda? Zadzwońmy do niej. To Lena, Wendy i Lady. Zadzwoniły na mój tablet. Świetnie! Hej, dobrze was widzieć. Spokojnie, ściągniemy was. Jak? To twoja rakieta. Co mamy robić? Okej, tylko spokojnie. Rakieta ma kolorowe przyciski. Musicie wpisać kod, żeby wylądować. Ważne, żeby to zrobić jednocześnie. Uważajcie, bo macie tylko 3 próby, zanim skończy się wam magiczna moc Cry Babies. Naciśnijcie w takiej kolejności. Czerwony, czerwony, niebieski, zielony, czerwony, zielony, niebieski, żółty. Okej, zrozumiałam. Naciskam czerwony, czerwony, niebieski. Lena naciska zielony, czerwony, zielony. A Lady naciska niebieski i żółty. Gotowe? Na co gotowe? Teraz! Lulu, nie! Pierwsza nieudana próba. Jesteśmy do góry nogami! A ja nie! Lulu, to twoja wina! Nie szkodzi, macie jeszcze 2 próby. No dalej, musi się udać. Zaczynam! Ale gdzie on jest? Nie mogę znaleźć żółtego przycisku! Druga nieudana próba. Kręci mi się w głowie, chyba zaraz wymiotuję. O nie, została im już tylko jedna próba. Już wiem, jest tutaj, żółty przycisk jest na podłodze. O nie, tablet się wyładował. Spędziłam cały poranek, ucząc się sadzić cebulę. Gdzie? Missy, nie słyszę cię. Gdzie jest ten przycisk? O nie! Wyładował się! Straciliśmy łączność! O co chodzi, Lulu? Podłoga! Tam jest żółty przycisk! Okej, gotowe? Razem damy radę! 3, 2, 1! Jej! Jej! Dobrze, że już wróciłyście. Coś nie tak, Wendy? Byłam tak blisko konstelacji niebieskiej gwiazdy, ale nie mogłam jej zobaczyć. Lulu, co ty tutaj masz? O! Wendy, Wendy! Zobacz na te zdjęcia.
Wszystkie Lulu zrobiła. Niemożliwe! To moja konstelacja niebieskiej gwiazdy. Od tej pory wszyscy będziemy ją nazywać Gwiezdną Konstelacją Lulu. Wow, wspaniała! Patrz na te spadające gwiazdy. Wow! O! Patrz, Lulu, twoja konstelacja.